Siemano widzowie, witam was w dzisiejszym materiale na moim kanale. Co dziś będziemy robić? No jak widzimy, traktor z tyłu z gruberem. Ale nie będziemy dzisiaj robić ściarniska. Dzisiaj siejemy buraczki i może koper na późniejsze. Zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Czy w sierpniu jest jeszcze jakiś sens to wysiać, czy coś z tego w ogóle będzie. No to co, no ja zapraszam was już do oglądania tego materiału. No to co, no wsiadamy do traktorka. Pakujemy się do środka. Hopa. Och, jesteśmy, zapłon już jest włączony. Cyk. Ładnie odpala. Zamykamy drzwi. I jedziemy. Pach, pach. I uwaga. Mamy tutaj to nasze pole. Tam dalej jest fasolka i ogórki. Czyli gdzie będziemy to w ogóle siać? A no, najprościej na świecie. Albo obok po tej stronie, albo tutaj bardziej z tyłu. Ja chyba upieram się bardziej tutaj z tyłu, dlatego że tu jest bardziej sucha ziemia. I tam jest znowu mokrzyca. Cokolwiek popada, tam jest błoto. I taka moja po prostu aluzja, że tak będzie chyba lepiej. Dodatkowo jak widzimy, zieleni się wszystko. Nie wiem, chyba zrobię tutaj po prostu większą część. I tyle, co nie? A... ogórki mamy już do pielenia i fasolkę. Tak to wygląda. Dobra, opuszczony agregat. I jedziemy z tematem. O, przymokro i za głęboko robię. A nie, czekajcie, po prostu napędu na 4 nie włączyłem. I teraz już się wszystko zgadza. I poszedł jak przycinak od razu. Co daje napęd na 4 w nowych traktorach, to jest po prostu hit. Niby 60 sobie radziła bez tego przedniego napędu, a tutaj jest totalna kaplica. No ale no dziwić się, no nie dziwić się, no co ja wam powiem tak w sumie. W sumie, to jak się weźmiemy naprzód, no to z przodu mamy silnik, jeszcze obciążnik tonę. No i ten przedni napęd naprawdę wiele daje. Poletko mamy już ładnie zrobione, jak widzimy już nawet zaczęło przesychać, bo to był główny tego cel. Pytanie, dlaczego ja w ogóle robiłem tym tak głęboko? A no właśnie dlatego, że tutaj no nie było rany ni nic, ale jak będą tu buraki, no to buraki jednak muszą się ładnie wbić w spód. No i to musiało być zrobione. A że, no jakby wam to powiedzieć, no masę i z tym agregatem to tak naprawdę to nie ma co robić bardzo, więc można sobie pozwolić się robić dużo głębiej niż się powinno. W międzyczasie, jak tam już to przesycha, tu mi się skończyła mieszać ospa dla świntuchów i teraz można już porozdawać. O, tam są, nie pokażę wam ich dokładniej, ale tam są. No i co, no po prostu podjeżdżamy taczkami. Tak, nie mam pachociągów, nie nic, taczkami się u mnie wszystko robi, tak to wygląda. No i dajemy. W międzyczasie zaklejamy dziurki w tunelu, no popatrzcie jak się leje. Dlaczego? Lało się tak, że kawałek kropli mi upadł na telefon i mi wyłączył nagrywanie. No bywa. Zaklejamy to dzisiaj taśmą, ogólnie to wszystko. Dlaczego? Bo gdzieś przeklałem swoje złączki plastikowe. Ktoś mi powiedział, że takie dziurki właśnie jest lepiej zaklejać taśmą, bo złączka kosztuje. Tak, ale taśma na przyszły rok, ona już nie będzie, to już z tej dziurki dalej będzie wam ciekło. A jak zakleję złączką, to ze złączki już nie będzie ciekło. Dodatkowo wywalę całą linię i wszystkie złączki sobie odbieram. Dlatego złączki są dużo lepsze od takiej taśmy. Według mnie oczywiście, to jest tylko moje zdanie. A skąd w ogóle pojawia się właśnie takie dziurki na wężyku, no skoro wcześniej ich musiało nie być? A no właśnie stąd jest to spowodowane robakiem. Mianowicie ja to nazywam drutowiec. Taki biały, długi, twardy jak drut. No. Jaki to jest dokładnie, mniejsza o większość. Nie ma na to oprysku, nie da się tego pozbyć. Teraz już zostaje tylko łatać. Najgorsze jest to, że on się wbija w łodygę papryki i przechodzi do owocu. A tak poza tym, no to... jakoś taki straszny nie jest, nie licząc tego, że kwaki wam wywala. I przez to w zeszłym roku, szczególnie on jest, u mnie był w żółtej papryce. I w zeszłym roku żółtej papryki przez drutowca z tunelu sprzedałem chyba tylko ładnej 400 kilo. Co było bardzo słabym wynikiem, a na dwóje i trzyje całą resztę. Także nie polecam tego robaka. Według mnie jest bardziej szkodliwy nawet od turkucia podjadka i tak dalej. Teraz w międzyczasie jadę oczywiście z tymi, z zamówieniami. No i znów zdupił mi się samochód, no popatrzcie tylko. Bierzemy sprzęgiełko, chcemy odpalić i gaśnie, co nie? Ja wam teraz pokażę magię tego samochodu.
Maskę otwieramy. Podchodzimy sobie delikatnie do samochodu. O, dobra, poczekajcie, muszę wziąć sobie tego badylka, wystawić. Mamy akumulator, co nie, kluczyk, dziesiątka. Pach. A tu jest to, odkręcamy, co nie. O, zdejmujemy, od razu zakładamy, skręcamy. Cyk, elegancko. Zdjąć badylka, zabezpieczyć, zamknąć maskę, wejść do samochodu. O, cyk i uwaga. I jedziemy. Tak, tak się naprawia samochody. A z samochodem ogólnie tak, żeby było to po prostu zamknięty temat, że jeżdżę niesprawnym samochodem, no to jeżdżę ogólnie sprawnym samochodem, tylko po prostu przepustnica się czasem zaczyna i trzeba ją zaraz testować. Ot, tyle. Ale bierzemy się już dalej za robotę. Ziemia nam elegancko przeschła. Jest już, nie ma błotka. Fajnie się po prostu, fajna się zrobiła. Mięciutka, wszystko fajnie. No i co teraz? A no popatrzcie tylko. Mamy już przygotowane wszystko do siewu. No, siewniczek ala precyzyjny. Buraki. Buraków mamy dwie odmiany. Jest to Alto od Bejo i co tu jeszcze mamy? Warden. Warden jest chyba okrągły, a te są chyba podłużne. I jeszcze dodatkowo, tak sobie padłem na pomysł, że spróbujemy koper. Po prostu koper, jaki wziąłem, najtańszy, jaki był dostępny w takich większych paczkach. No i co, no? Przestawiamy teraz oczywiście cały nasz siewniczek. Od czego by tu zacząć? Ano oczywiście od aparatów. Nie wiem, czy ja je teraz wyjmę tak jedną ręką. Oczywiście, że ich nie wyjmę, muszę zakończyć nagrywanie. Dobra, mamy nasze aparaciki, no i co, no? Bierzemy, wyciągamy. Wyciągniesz ty się? Wyciągnęło się jedno. Cyk. Wyciągamy drugie. Ale ciężko to idzie. Przydałoby się to chyba naoleić. Wyciągamy nasze kółka. I zakładamy teraz te takie typowo buraczane. Jedno. Drugie. Cyk. To już też muszę zrobić poza kamerą, bo się trzęsą, o co nie. No, ale tak to właśnie wymieniamy i później jeszcze ustawiamy sobie trybiki na taką odległość, jaką chcemy. Dobra, cały siewniczek mamy już ustawiony. To 3 cm ma się sypać. Wsypujemy trochę ziarek. Trochę więcej. Ale też tak, żeby porówno było. Porówno jest. Tak gdzieś, o, czekajcie, tak wam to pokażę. Tutaj trochę więcej. No, i zaraz jedziemy dalej. Dobra, mamy wszystko i teraz tylko ruszyć w podróż, żeby to dobrze było. A nie, źle mam aparat zapięty jeden. Hop. Muszę ruszyć, poczekajcie. Hop. Do przodu tym kołem całym. O, dobra, wskoczyło. I teraz to dokładnie zapiąć. Jest już dokładnie zapięte, dokładnie. No i teraz możemy jechać. Nie wiem, czy ja jedną ręką sobie poradzę, żeby z tym jechać. Nie poradzę sobie. No trudno, nie widzicie dzisiaj, jak to się je. Dobra, jak widzimy, koper mamy wysiany. No łącznie tu będzie ze 4 rządki. I co? Teraz dajemy buraka długiego. Otworzę ja to jedną ręką? Kurde, oczywiście, że otworzę. Nogą sobie pomogę i patrzcie, o. Cyk. Albo i sobie nie poradzę. Czekajcie, zaraz zagarniemy. No, mówiłem, sobie poradzę. No. I wsypujemy to wszystko. Ja już tu miałem połówkę, to już sobie coś tam sypałem, co nie? I teraz jeszcze po całej torbie damy sobie bezpośrednio, jak to się mówi, nie no, tyle to ja w życiu tego buraka nie zużyję. Mogłem to podzielić na pół, bo to miał być testowy, a nie taki do siania. No trudno, wsypiemy i drugą. Co to będzie w tylu torebkach? Jaki to tego sens? No i pach. No dobra, wiecie już, jak to wygląda. Kończę to nagrywanie, a nie, otworzyło się jednak, ale trochę przymało. Jeśli chodzi o buraka, cały aparatik przestawiłem tam sobie na 58 mm, czyli te prawie 6 cm. Myślę, że jak będzie nasionko i będzie miał 3 cm z jednej, 3 cm z drugiej, to w zupełności mu wystarczy. I co jeszcze ciekawego, jaki nawóz był dawany pod to pole? Żaden. Dlaczego? Bo jest to bardziej w celach testowych, niż takich komercyjnych, żeby na tym zarobić jakieś kokosy. Po prostu jestem ciekawy, czy jak wysieję buraka o tę porę, to czy to jeszcze jakoś zdąży urosnąć, czy to będę musiał na butwinkę, czy coś. I po prostu jestem tego ciekaw. I prawda jest taka, że jak się uda sprzedać, to się uda sprzedać, jak się nie uda, no to będzie ładny poplon. I dlatego tutaj ogólnie nie ma nawozów.
po prostu po kartoflach tyle. Co do chwastów, oczywiście będę pryskał od chwastów, bo sobie nie poradzę. Taka jest prawda. No i co? No, w sumie z ciekawszych rzeczy, no to tyle. Ja zabieram się za sianie, widzimy się już, jak to wszystko posieję. Teraz przez chwilę postanowiłem, że pokażę Wam, jak fajnie działa ten siewnik. Tu macie nasionko, tu macie nasionko, tu macie nasionko. Teraz jest jakaś przerwa taka kosmiczna. Tu jest nasionko, tu jest nasionko, tu jest nasionko. No można powiedzieć, że on jest precyzyjny tak do pewnego stopnia, co nie? No. Ale mniej więcej te wszystkie takie odstępy są zachowane. Tylko musicie pamiętać, że to już nie było w ziemi, tylko to było już na suchym, co nie? I jak to było właśnie na suchym, to te ziarenka też się odbijały, jak upadały. Ale mniej więcej ten siewniczek naprawdę robi robotę. Dobra, mamy 4 rydlanki, jakoś mamy 2 aparaty, czyli 8. Myślę, że tyle wystarczy. Tych nasion to ja na serio za dużo tutaj wsypałem, czyli tak jak myślałem, że wystarczyłaby tam ta jedna paczka. No dobra, wsypujemy z powrotem do pojemnika i bierzemy się za kolejne. Padła mi bateria w telefonie i tutaj macie ostatni look po prostu na poletko, jak to wszystko wygląda. No i co, no ja się z Wami żegnam, narka, miłej nocy.